Czy to kamień rzucony od niechcenia w taflę, w rozbrysk, rozprysk lustra, z twarzą dziecka, jak z obrazka cierpienia? To dziecko nieznane, a tak mi bliskie, targnęło nerwami napiętymi i wzięliśmy akord spastyki na cztery zbuntowane ręce. Tomkowi i jego rodzicom w solidarności i wzruszeniu Tadeusz Geniusz. O tym, że Tomek będzie dzieckiem niepełnosprawnym, dowiedzieliśmy się w kilka dni po Tomka urodzeniu. Trudno nam było w to uwierzyć, dlatego że wyglądał zupełnie tak jak dzieci zdrowe. Jednak po jakimś czasie dało się to zauważyć różnice, jakie były między Tomkiem a dziećmi zdrowymi. Nie potrafił Tomek wielu rzeczy, nie potrafił się przewrócić na boczek, nie potrafił siadać, przyszedł wiek do stawania, nie potrafił stawać. Rehabilitowaliśmy Tomka od samego początku, od ukończenia 4 miesięcy życia. Mimo wszystko te efekty nie były widoczne. Trzeba było dużo wiary włożyć w to, żeby nie zniechęcić się po prostu. Podczas snu ćwiczyłam Tomkowi nogi i to tak, jak mi właśnie powiedziano w szpitalu na Trauguta. 100 razy jedną nogą, 100 razy drugą, 100 razy jedną, 100 razy drugą i tak codziennie przez szereg miesięcy. I w tej chwili Tomek nogi ma już dosyć sprawne. Z rączkami jest gorzej, nie potrafi się samodzielnie posługiwać. Wszystko trzeba zrobić za niego. Wymyślaliśmy mu sami szereg różnych takich urządzeń do ćwiczeń równoważnych. Jako że w przychodni po prostu nie można było nic zdobyć. Uważano, że dziecko jest skazane tylko na leczenie i wprost nam to powiedziano, że dla dziecka szkoda po prostu urządzeń. W momencie, gdy zaczął wydawać dźwięki, sylaby, samogłoski, potrafił wymawiać samodzielne, szukaliśmy logopedy, jednakże również napotkaliśmy dużo trudności. Lekarz foniatra twierdził, że dziecko jest nienormalne, że nie nadaje się do nauki mowy, pomimo tego, że testy u psychologa wychodziły mu bardzo dobrze. Nikt to nie wierzył, że dziecko z porażeniem może być zupełnie normalne psychicznie. Jednakże z wielkimi trudami dostaliśmy się do logopedy. Pani magister Sielużycka już Tomka 6. rok uczy mówić i osiągnęliśmy takie wyniki, że Tomek normalnie zakwalifikował się do normalnej szkoły i w tej chwili właśnie chodzi już do 4. klasy.